Hiszpania. Lewicowy program nauczania o odkrywaniu seksualności dzieci. El Mundo o programie nauczania dzieci. Mowa o odkrywaniu seksualności. Hiszpański dziennik El Mundo informuje, że lewicowy rząd premiera Pedro Sancheza zatwierdził polemiczny program nauczania dzieci w wieku do 6 lat na rok szkolny 2022/2023. W dokumencie Mowa o odkrywaniu seksualności. I konstruowaniu płci. Lewicowy rząd premiera Pedro Sancheza zatwierdził polemiczny program nauczania dzieci w wieku do 6 lat na rok szkolny 2022-2023, a w nim mowa o odkrywaniu seksualności i konstruowaniu płci oraz braku odniesienia do rodziny, informuje dziennik El Mundo. Orientacyjne wytyczne rządu w sprawie. Edukacji Dzieci Po raz pierwszy państwo reguluje edukację dzieci na tak wczesnym etapie, chociaż treści programu mają być na razie orientacyjne, a nie obowiązkowe dla regionów autonomicznych, zauważył hiszpański dziennik El Mundo. W opublikowanym przez dziennik we wtorek dokumencie podkreśla się, że to właśnie w wieku do 6 lat dochodzi do odkrywania seksualności i rozpoczyna się konstruowanie płci. W tym czasie szczególnie ważne jest towarzyszenie dzieciom w ich osobistym rozwoju, respektując różnorodność afektywno-seksualną i pomagając im w identyfikowaniu i eliminowaniu wszelkiej dyskryminacji, podkreśla się w programie. W tekście brak jest odniesienia do rodziny i prawie nie wspomina się o roli rodziców lub prawnych opiekunów w wychowywaniu dzieci. El Mundo, program opiera się na teorii, QR według El Mundo, program opiera się na teorii. Square, zgodnie z która płeć się buduje i modeluje społecznie, a nie jest kwestią biologii opartą na urodzeniu się chłopcem albo dziewczynką. Dokument kładzie nacisk na otoczenie szczególną opieką dzieci nieidentyfikujących się z płcią przypisaną przy urodzeniu i dewaluuje religię. Zgodnie z tekstem, interakcja z osobą dorosłą ukierunkowuje i w znacznym stopniu kształtuje chłopców i dziewczynki, gdyż dzieci mają tendencję do naśladowania i powielania strategii komunikowania społecznego, dlatego konieczne jest identyfikowanie i eliminowanie mechanizmów ukrytej dyskryminacji obecnych w środowisku szkolnym. Ledwo co porzucają smoczek i już trzeba wspierać tych, którzy rzekomo nie identyfikują się z płcią przypisaną przy urodzeniu, skomentował ELS Panel we wtorek. Dziennik przypomniał o pogadance na temat tożsamości płciowej zorganizowanej przez jedną ze szkół w Madrycie, po której pięcioletnie dziecko zapytało matkę: Mamo, ja jestem chłopcem czy dziewczynką?